W tym zadaniu musimy obliczyć, ile jest równe następujące wyrażenie z logarytmami. Żeby to zrobić, to na początku pozbędziemy się tej dwójki przed pierwszym logarytmem, wciągniemy ją w wykładnik liczby logarytmowanej i w ten sposób otrzymamy jeden logarytm przy podstawie 5 z liczby logarytmowanej 10 do potęgi drugiej. To od razu napiszę, że to jest 100. Minus, a teraz, żeby jakoś uprościć to wyrażenie, to będziemy musieli zastosować wzór na zamianę podstaw logarytmów. Musimy tu w liczniku wygenerować logarytm, który będzie miał taką samą podstawę jak logarytm w mianowniku, czyli chcemy mieć w liczniku logarytm przy podstawie 20 i żeby był równy 1, no to piszemy logarytm przy podstawie 20 z 20. Podzielić. Na logarytm przy podstawie 25. No i w takiej sytuacji, gdy dzielimy tak dwa logarytmy o takich samych podstawach, to z tego otrzymamy jeden logarytm przy podstawie. Tej liczby logarytmowanej, którą tutaj mamy w mianowniku, czyli 5, a liczba logarytmowana to będzie ta, która jest liczbą logarytmowaną logarytmu w liczniku, czyli 20. Czyli możemy napisać, że to nasze wyrażenie jest równa logarytm przy podstawie 5 ze 100 minus logarytm przy podstawie 5 z 20. To się równa, odejmujemy. Dwa logarytmy o takich samych podstawach, wtedy liczby logarytmowane dzielimy. Czyli otrzymamy logarytm przy podstawie 5, z liczby 100 podzielić na 20, czyli z 5. Czyli to się równa po prostu 1, ponieważ 5 do potęgi pierwszej daje 5. Tyle jest równa odpowiedź do naszego zadania, czyli zaznaczamy c.